Brava! Gościa, który na pewno odpowie...
powiem, że skręć w prawo. Mam nadzieję, że ten gość zna odpowiedź na to, jakże trudne pytanie, bo ja sam nie wiem, myślałem o tym całym chyba wypowiedzi. Nie. Nic nie wymyśliłem. Ale jest jeden gość, który na stejkach się zna. Kto? To chyba już wiesz. Za 200 metrów skręć w lewo. Słuchaj, nie ma na co czekać, dzwonimy do hardkorowego końca. Za chwilę wracamy. Pomyłkę żeśmy ścieli. Prosto.
Gota. Jedź trasą przez 8 kilometrów. Thank you.
metr. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Trasą przez 26 km. Razem Kasia Wilczyn w RMF FM. Na zegarach 6:36, wstawa Skoda Lata, bardzo ciekawa w RMF FM, czyli poranek dla ciekawych świata i nie tylko. Obiecaliśmy, że zadzwonimy do hardkorowego koksa. No to dzwonimy. Halo, halo, czy to Robert, czy to hardkorowy koksu? Halo. Halo, halo, sam koks z tej strony. Tu RMF FM, Paweł Żoberka. Cześć, dzwonię do ciebie, koksu, bo tu normalnie mam problem ze stejkiem. Duży problem mam. Duży problem ze stejkiem, ale co? Nie, za duży stejk nie może zjeść? To właśnie nie. Żebym go zjadł, to muszę go najpierw przyrządzić. I zagwozdka jest taka, że nie wiem, z jakiej wysokości trzeba go upuścić, a raczej z jakiej wysokości z kosmosu on musi spaść, żeby, wiesz, no w chwili uderzenia o ziemię był usmażony, żeby na talerz trafił od razu. Co ty myślisz? Ciężka sprawa, ale powiem tak, mam poradę taką hardkorową, że nie musisz tam do kosmosu wysłać i dzwonić do Elon Muska, tylko prawidłowo dzwonić do mnie, trzeba wziąć jakiś ciężar i przywalić mocno. I będzie od razu i wybity, i usmażony. A słuchaj, a ty w której, w prawej czy w lewej łapie masz taką moc, żeby go wyrzucić tak wysoko, żeby on spadł i był gotowy? Którą łapę byś wybrał? Kurczę, zależy ile stejków by było, nie? Obydwa naraz, bo to na pewno jednego stejka nie starczy. Rozumiem. Trzeba, kurde, no, żeby był niedosmażony. Trzeba odpowiednią wysokość, żeby był usmażony, tak, krwisty był. I wtedy będzie pompa. Dokładnie, wiesz, czym więcej krwi, tym większa pompa. Hardkorowy koksu, bez ciebie ja bym zginął. Wszystkiego dobrego, bardzo ci dziękuję. Dziękuję, miłego stejka. Miłego, cześć. Z jakiej wysokości z kosmosu zrzucić tak, żeby spadł na ziemię już usmażony? Macie jakiś pomysł? Piszcie 3-3, a my gramy najlepszej muzyki. Pracujący w filmie. Thank you.
3, 2, 2, najlepsze stejki nigdy nie spadają z nieba. Może? Chyba, że na obiedzie nie ma. Zajączki. Thank you.
aby chciałem się odmówić. Kalaszman. Zjedź drugim zjazdem. Dobrze, ile razy będziesz powtarzać? Trasa kolejowa numer 39 w rejonie Brzegu na Polszczyźnie. Jak już wiecie, są tu
najpierw samochód osobowy śmiertelny dotarł tam pieszego. Nie wiadomo, jak długo będzie problem z przejazdem tą trasą. Sprawdzamy to dla was. Dowiemy się, powiemy natychmiast. Uważajcie za pułkiem, dokądkolwiek zajrzacie. Słuchajcie oczywiście Pawła Prawdy. FM. Członkowie rodzin posłów uzyskanych w Prawie Sprawiedliwości nie będą mogli być zatrudnieni w spółkach Skarbu Państwa. Zdecydowali jednogłośnie na radzie tej partii. Od zasady będą jednak wyjątki ze względu na kompetencje lub sytuację rodzinną. Nasz dziennikarz Kowalski będzie śledził drugi dzień PiS. Jakiej decyzji możemy się spodziewać? Po tym jak wczoraj wybrano Jarosława Kaczyńskiego na kolejną kadencję prezesa partii, dziś powołani zostaną jego zastępcy. Nieoficjalnie część polityków chciała, by to stanowisko stracił minister Mariusz Kamiński, między innymi za niewystarczające działania służb w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dymisji ma jednak nie być, ale prezydium partii zostanie rozszerzone o premiera Mateusza Morawieckiego, zapowiadał Marek Ast. Wydaje się, że Jarosław Kaczyński apelował do działaczy z całego kraju o wspieranie rządowych pomysłów w ramach Polskiego Ładu. Partia ma też zmienić podział w regionach i wprowadzić nową funkcję sekretarza generalnego. Już jutro Donald Tusk ma ruszyć w Polskę. Były premier wczoraj jest starym, nowym liderem Platformy Obywatelskiej. Z funkcji przewodniczącego premieru zrezygnował Borys Budka, który następnie jednym z wiceszefów tej partii. Zajmowanych stanowisk ustępuje też dwóch dotychczasowych wiceszefów, panu posłowi Wojtkowicz i Bartosz Arłukiewicz. Tusk tam tłumaczył, dlaczego wraca do polskiej polityki. Naprawdę, tym politycznym powodem jest moja wiara i nic jej nie zmieni, że Platforma jest niezbędna, jest potrzebna. Jest potrzebna jako siła, a nie jako wspomnienie, żeby wygrać z PiS-em walkę o przyszłość. Nie ma bez Platformy szansy na zwycięstwo. Tusk ironizował, że pomysł sceny muzycznej, wśród nich Cleo, Bednarek, Sibyl, Gronny, Phil i Antek Smetowicz, podróżowali wczoraj z nami przebojowym pociągiem na Jupiter. Ten wyjątkowy skład, razem z armią się rozpoczyna, przejechał z Rzeszowa do Trójmiasta. Na dworcu byli nasz kawałek, który podobał na szkodzeniu z innymi pasażerami. Crazy like a fool.
Wstawaj, szkoda lata. A to ciekawe, że RMF FM i mnóstwo pytań od samego świtu. Na przykład, z jakiej wysokości zrzucić tak, żeby na ziemię spadł już usmażony? Nasz wysłannik Mateusz Oskotko obiecał, że znajdzie odpowiedź, ale jak macie jakieś pomysły, to trzy lata do naszej dyspozycji. Krzysztof Bulwer, pytam pora. Dzień dobry. To już jest koniec. Za 700 metrów na rondzie zjedź drugim zjazdem.
w prawo. Skręć w drugą ulicę w prawo. Leciał z tego chroniarz, no to nic to nie da, bo niezależnie od tego, z jakiej wysokości
wcześniej byśmy go spuścili, to na ostatnich 25 km powietrze na temperaturę poniżej zera, zimno, stek leciałby 7 minut przez taką temperaturę i zwyczajnie by się zamroził. A to trzeba spuścić w lokalne dni, bo ja słyszałem, że na przykład w przyszłym tygodniu gdzieś tutaj w Polsce na zachodzie ma 37 stopni. No ale gdzie się grozi? Ale kto cię wywiezie tak wysoko? No, znaczy, ja widzę, czekam 2 km. Spuszczone z 70 km przez krótki czas rzeczywiście leciałby tak w temperaturze 75 stopni.
godzina. Za 600 metrów skręć lekko w lewo, następnie skręć w prawo. A ja sobie przez miasto pojadę.
Zjadę, spokojnie.
w prawo. Co? Za te kurwa parę kostek tyle pieniędzy zapłacili? Co za kurwa debile? Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Za 200 metrów skręć w lewo i natychmiast skręć w prawo. Skręć w lewo i natychmiast skręć w prawo. Po prawej stronie.